Myślę, że już powinniśmy zaczynać kolejny, ostatni wykład z tego cyklu wykładów organizowanych przez Centrum Fizyki Teoretycznej w ramach Festiwalu Nauki. I ostatni wykład jest zupełnie innej dziedziny. Będzie wygłoszony przez profesora Lecha Mankiewicza, profesora CFT, który jest jednocześnie dyrektorem naszej placówki, w związku z tym ma pewnie szersze spojrzenie na niektóre sprawy. Nie będzie mówił o fizyce, ale o szkole. Także proszę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, po wykładzie profesora Biańskiego widać, że fizycy są gotowi i dobrze przygotowani do analizowania różnych procesów i zjawisk. I z tego punktu widzenia nie jest wcale dziwne, że w Centrum Fizyki Teoretycznej interesujemy się też bardzo mocno publiczną edukacją. Nie tylko dlatego, że bardzo mocno zależymy od owoców tej edukacji to znaczy od tych młodych ludzi którzy trafiają do nas po studiach żeby robić doktoraty chciałbym państwu opowiedzieć trochę o tym co dzieje się w tej chwili na świecie i co dzieje się też w Polsce jak zmienia się czy też jak powstają i rosną takie bombelki i już całkiem po, po, pokaźne, bąble rozumienia roli szkoły innej niż, niż ten paradygmat, do którego byliśmy przyzwyczajeni do tej pory. O tym, jak y, takie szkoły powstają w ramach obecnego systemu, czy przekształcają się w ramach obecnego systemu. No i <laughs> liczę na to, że. Y, Zastanowią się Państwo nad, nad tymi zagadnieniami, dlatego że, już sami w domu, dlatego że wydaje mi się, że nie ma ważniejszej rzeczy, tak naprawdę, od skuteczności publicznej edukacji. Co to znaczy skuteczności publicznej edukacji? No Ano, życie niesie pewne wyzwania i jest bardzo ważne, żeby wykorzystać czas, który młodzież. Spędza w szkole, żeby ją jak najlepiej do tych wyzwań przygotować. W jakimś sensie jest to też powtórzenie recepty, czy też powodu, czy też genezy takiej szkoły, o której często z pogardą mówi się pruska. Nie ma powodu do tej pogardy. W tych czasach rewolucji przemysłowej, 200 lat temu, to był genialny wynalazek który w jakimś sensie umożliwił skuteczną socjalizację całych narodów w zupełnie nowych warunkach ekonomicznych i spowodowanych pojawieniem się maszyny parowej, a więc no nie automatyzacją. Z automatyzacją mamy do czynienia dzisiaj, ale no w każdym razie z mechanizacją całych procesów produkcyjnych. Utratą pracy, a jednocześnie zapotrzebowaniem na pracowników olbrzymią liczbę pracowników jakby w nowych działach gospodarki albo w nowych sytuacjach w fabrykach itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. ta szkoła to było najlepsze, co udało się wymyśleć. I poradziła sobie z tym zadaniem. Cała, cała transformacja yy, społeczeństwa. Wolnych, przede wszystkim chłopów w krajach, które pierwsze zaczęły się uprzemysławiać na wielką skalę, w Europie Zachodniej, no, do klasy średniej to zajęło jednak kilkadziesiąt lat, ale to, że udało się to wszystko, no to niewątpliwie wiąże się z faktem, że ta pruska szkoła, którą należy moim zdaniem szanować, Umiała dostarczyć im odpowiednich umiejętności, i nawet co ciekawe, jeśli, jeśli u, u, u Genezy nie było pomysłu czy koncepcji, że to będzie dużo więcej niż tylko przystosowanie do pracy w fabrykach czy służby w nowocześniej zorganizowanej armii. To dzięki tej szkole bardzo wielu przedstawicieli tych klas ubogich, nieuprzywilejowanych, wykorzystało szansę i stworzyło silną grupę myślicieli, inżynierów, lekarzy, naukowców, filozofów. Którzy potem zmienili obraz tych społeczeństw niewątpliwie w dobrym kierunku. No więc. Problem polega jakby ze szkołą na tym, że te warunki w tej chwili się zmieniają i wyzwania się zmieniają. No, łatwo widać, że coś dziwnego się dzieje ze społeczeństwami pod wpływem a się. Ludzie wspierają się pod jakim wpływem. No, naj, naj, najpopularniejsza koncepcja jest taka, że temu wszystkiemu winne są technologie rozpowszechniania informaty technologii informatycznych. No i jest taki filozof, historyk Juwal Harari. Jego zdaniem to, co obserwujemy w tej chwili, taki wzrost polaryzacji agresji. Wynika z poczucia nieadekwatności. Znaczy, no, klasa średnia ma, ma, ma już przywileje polityczne, które sobie tam wywalczyła na początku XX wieku w większości krajów na północnej półkuli. Do tej pory nie wiodło jej się zupełnie nieźle gospodarczo, a teraz nagle okazało się, że czuje, że traci wpływ na swoje własne losy. Dlatego, że to wszystko, co się dzieje, te wszystkie zmiany, robotyzacja, właśnie automatyzacja procesów, zupełnie nowe rozwiązania wiele z nich dotyka także akademii, świata akademickiego. Powstają jakby centra myśli, które są ze światem akademickim niezwiązane wręcz. Grupy na Facebooku, które łączą się i mają, aby wspólnie wspierać się w rozwiązywaniu pewnych problemów i szukają tych rozwiązań i znajdują je bez udziału tak zwanych specjalistów i ekspertów. No, to, to wszystko budzi, to wszystko budzi taką reakcję e, odpychania. Ja się czuję. Niepotrzebny. Ja tracę kontrolę nad tym, co się dzieje. Nie chcę brać w tym udziału, a jeżeli ktoś jest bardziej pobudliwy, to wręcz najchętniej bym coś z tym zrobił, żeby tego nie było. No więc to oczywiście jest jeden problem. Drugi problem to jest. To niezwykłe skurczenie świata i globalizacja, tak, to znaczy, że kiedyś było się gdzie wycofać, to znaczy, no, moja chata z kraja, jeżeli czuję się niebezpiecznie w wielkim mieście, to mogę się przenieść do mniejszego, jeżeli czuję się niebezpiecznie, czuję się zagrożony jakimiś procesami, które zachodzą w tym mniejszym mieście, to mogę się przenieść, 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 no i na końcu się przeniosę po prostu na moją działkę gdzieś pod lasem, i nikt mi już tutaj nie zagrozi. tak. No, w dzisiejszych czasach, nie wiem jak to jest w Australii. Australia jest podobno zbudowana w taki sposób, że kto nie wytrzymuje w Melbourne, to przenosi się do Sydney, kto nie wytrzymuje w Sydney, to do Adelaide i tak dalej, i tak dalej. W Europie już na pewno nie, tak? bo, bo ta globalizacja dzięki technologiom informatycznym, dzięki wymianie informacji. Wszędzie dopadnie cię ta presja. Więc y, trzeba sobie umieć jakoś z nią radzić. Y, inny problem, który jest y, interesujący, to ta technologiczna supremacja wielkich gigantów korporacyjnych. No, y, nie wiem ile wujek inwestuje w Badania nad kwantowymi komputerami, ale nie zdziwiłbym się, gdyby inwestował więcej niż wszystkie państwa razem wzięte, dlatego że no, wujek jest w dobrej sytuacji, bo nie musi się zastanawiać, czy nie trzeba poprawić dróg albo dorzucić do ochrony zdrowia, prawda? To robią za niego te państwa, w których znajdują się jego laboratoria. I może mogłoby się wydawać, że to jest okej okay, podział pracy, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że to rodzi pewne nierówności, z którymi do tej pory w zasadzie nie mieliśmy do czynienia. No, młodzi ludzie, którzy są w tych państwach, w których są te laboratoria, mają jakby nieskończenie bliżej, jeżeli marzą o tym, żeby robić rzeczy naprawdę super ważne, niż ci, którzy na przykład mieszkają w Polsce. Stąd droga do tego zespołu, który zbudował 54-bitowy czy 3-bitowy komputer i puścił na nim program, w cudzysłowie, którego klasyczne komputery praktycznie nie są w stanie rozwiązać. To był program, to, to jest eksperyment przewidziany czy zaplanowany po to, żeby to udowodnić. To nie ma żadnego istotnego znaczenia na razie no jeśli urodziłeś się w Ameryce albo w Indiach, w kraju, który jest anglojęzyczny, Indie to jest największy na świecie kraj anglojęzyczny, to masz jakby do tego zespołu nieskończenie bliżej. Także dlatego, że tak jak kiedyś, ja znany jestem pewnie troszkę także z tego, że Organizuję tu w Polsce taki portal edukacyjny Khan Academy. No i teraz tam redagowałem ostatnio fragmenty na temat y, złotego wieku Ameryki. E, tak jak kiedyś bogaci Amerykanie fundowali biblioteki, stadiony, a czasem uniwersytety, dzielili się jakby z, ze społeczeństwem, z tymi ubogimi swoją. Swoją, swoim majątkiem. Yy. Tak teraz oczywiście uwolniono wiedzę. Tak? Znaczy istnieje nieskończenie łatwy dostęp do wiedzy praktycznie. No i oczywiście trzeba też pamiętać, że edukacja to jest relacja, że dużo łatwiej uczy się rozmawiając z kimś niż słuchając filmów na YouTubie, ale Istnieje taka opcja i miliony osób z niej korzystają, na kuli ziemskiej, no tylko ci, którzy płynnie mówią po angielsku. A nasza młodzież do tej grupy, pomimo niewątpliwych postępów w nauce angielskiego, nie należy. Albo bym powiedział, należy tam, znaczy nie należy tam, gdzie by chcielibyśmy widzieć tą interwencję, tak? To znaczy tam, gdzie te dodatkowe szanse by się przydały z powodów społecznych, ekonomicznych, jakichkolwiek, tak? jeżeli mówimy o różnicy między przysłowiową Polską A i Polską B, no to chcielibyśmy wykorzystać te szanse w Polsce B, ale nie możemy, dlatego że stoi tam bariera językowa. No i w końcu problemy z klimatem, Greta i cały ten, cała ta gorzka świadomość, że nie da się tego zatrzymać, jeżeli nie zgodzimy się na coś, co się nazywa de czyli no od wzrostowienie. Innymi słowy, nie pożegnamy się z pewnymi swoimi przywilejami ekonomicznymi, które Polska jako kraj rozwinięty też posiada. Na przykład, tam nie wiem, kotletem codziennie na obiad. No, nowym telefonem co dwa lata. Albo jeszcze częściej, e, używaniem samochodów, dlatego że ten problem, który tak różni ludzie e, e, tak popiskiwali, popiskiwali, ale to... Zwróćcie uwagę, że w Ameryce, to, w Afryce to żeśmy eksploatowali ten kontynent i teraz jakoś trzeba im też dać szansę, żeby zyskali jakąś... Znaczy, ten problem w tej chwili leży na stole, tak? Czy wiadomo, że żaden z krajów rozwiniętych jeszcze w dodatku, nierozwiniętych jeszcze w dodatku kolonialnych czy postkolonialnych nie zgodzi się na to, żeby pozostać tam, gdzie jest, po to, żebyśmy my mogli kontynuować swój styl życia. No i jak Państwo sobie wyobrażają, gdybyśmy teraz rozpoczęli tutaj dyskusję na temat tego, jak to ma wyglądać i kto ma się pierwszy zgodzić z tym, że... Je mięso tylko dwa razy w tygodniu, to wyszliby państwo stąd pokrwawieni, bo rzucilibyśmy się sobie wszyscy do gardeł. Jestem tego stuprocentowo pewien. Brałem udział w dostatecznej liczbie takich dyskusji, które się zawsze kończyły tym samym. Nie jesteśmy gotowi do podjęcia tego wyzwania. Ja za pięć lat emerytura to już jest w zasadzie ostatnia prosta ale moje dziecko. Mam ją wysłać na kurs posiadania pistoletu, żeby w raje czego mogła się ostrzeliwać z okna, jak przyjdą ci, którzy będą chcieli też żyć w normalnych warunkach, a na przykład podtopi globalne ocieplenie? No, więc to wszystko, oraz niewątpliwie pewne wyraźne wskazówki, że obecny system, na całym świecie, nie tylko w Polsce. Przede wszystkim ta dyskusja toczy się na świecie poza Polską w zasadzie i słabo nas dotyka z tych samych powodów. Nie tylko młodzież nie najlepiej zna angielski, ale też elity jakoś mają, muszą mieć z tym problemy, dlatego że nie chcą brać w tej dyskusji udziału. Powoli fakty, na przykład takie jak rosnąca liczba. Samobójstw wśród młodzieży. To jest też fakt, który dotyka Polskę bardzo mocno. Jesteśmy w czołówce. Nikt nie udowodnił, że to szkoła jest winna temu, że ta krzywa rośnie. I prawdopodobnie nie jest winna w żadnym większym stopniu niż ogólna sytuacja, niż rodzice, którzy przychodzą do domu i włączają jeden z pięćdziesięciu kanałów telewizji albo siadają z nosem w komórce, niż. No, nazwijmy rzecz po imieniu. No hamstwo, które się rozplenia w pewnych mediach na pewnych kanałach i grupach mediów społecznościowych, hamstwo i agresja, na które nikt nie reaguje, dzieci się czują izolowane i tak Pytanie jest, czy szkoła nie powinna ich wspierać w, w sposób taki, żeby nauczyć ich, jak sobie w takich sytuacjach dawać radę. To więc. Pierwsza obserwacja, którą chciałbym tutaj położyć na stół jest taka, że w naszych szkołach, mówię, dotyczy to całego świata, to jak mówię, nasze szkoły, to znaczy nasze ludzkości szkoły, tak? to broń Boże nie jest próba wykazania, że w naszych szkołach dzieje się coś gorzej niż gdzie indziej. Pod wieloma względami powiedziałbym, że ponieważ jesteśmy pierwsi, jeśli chodzi o mobilizację, widząc jakieś wyzwanie, to w polskich szkołach dzieje się lepiej niż gdzie indziej. To znaczy, więcej jest takich szkół, nauczycieli, dyrektorów, którzy zaczynają uczciwie podchodzić do tego problemu, robić coś w tym kierunku, każdy tak jak potrafi. No to pierwszy problem jest taki, że w szkole kognitywny rozwój jest położony na pierwszym planie. A jeżeli zastanowimy się nad tym psychicznym, psychologicznym, ludzkim, to nie bardzo go widać. To znaczy, jakby te dzieciaki trochę są traktowane w taki sposób, jakby to były, można powiedzieć, że pan Kleks się mylił, tak, dlatego że w Akademii Pana Kleksa, to z Państwa pamięta, na jakiej ulicy mieściła się Akademia Pana Kleksa? Na czekoladowej. W Akademii Pana Kleksa Pan Kleks wlewał oleum do tych głów, a to nie tylko na wlewaniu tego oleum sprawa polega. Dzieciaki mają emocje. I o tym wiemy. Psychologia, psychologia rozwojowa nam o tym mówi to nie jest żadna tajemnica. Być może trzeba postawić na szkołę, która co najmniej zrównuje tempo rozwoju w tych dwóch aspektach to znaczy daje szansę dzieciom się rozwijać emocjonalnie. I nazwijmy to duchowo. Jest też taki aspekt, w którym te emocje łączą się z rozumem, łączą się z resztą, z oddziaływaniem, z relacjami, z oddziaływaniem z innymi. To wszystko trzeba robić sensem. Nie bardzo widać miejsca w tej chwili w programach szkolnych i w takich prog oficjalnych programach nauczania. Na takie działania. Oczywiście doba ma 24 godziny. Teraz przed wyborami pojawiają się programy wyborcze różnych niezależnych kandydatów. I jest kilka takich, gdzie jest napisane, że trzeba dołożyć jeszcze taki przedmiot, taki przedmiot, taki przedmiot i taki przedmiot. No, rany boskie, dzieci się uczą do 17 albo do 19 w tej chwili. Wprawdzie przychodzą później do szkoły, ale często się spędzają po 8 godzin dziennie w szkole, już nie ma szans na dołożenie żadnego przedmiotu. Coś trzeba odjąć. Dlaczego warto jest odjąć? Dlaczego, są, dlaczego to odejmowanie ma sens? No, bo jeżeli spojrzymy na pruską szkołę, to nie dało się za bardzo myśleć na temat duchowości tych dzieciaków i ich emocji. One musiały do momentu kiedy pójdą do pracy, a szły do pracy młodo, opanować umiejętność pisania, czytania, szczególnie czytania jakichś tam instrukcji, obsługi oraz no, to posłuszeństwo autorytetom, tak? To znaczy, ta osoba, która tam była brygadzistą, on musiał wiedzieć, że to, co ten człowiek mówi, to jest święte. Tym bardziej, że mogło się zdarzyć, że to jest instrukcja, od której wykonania zależało życie takiego robotnika, bo jeżeli zrobił to inaczej, to tam urwało mu rękę czy cokolwiek. Nie było czasu na nadrobienie tego. No, dzisiaj, kiedy mnóstwo wiedzy znajduje się w internecie, a tak naprawdę bym powiedział, że cała wiedza znajduje się w internecie, łącznie z tą, z państ której państwo na przykład no. Nie znajdą na y, programach polskich wyższych uczelni, no bo nie ma takiego nie ma takiej grupy wyższych uczelni, która byłaby w stanie y, pokryć swoimi programami nauczania całą pożyteczną wiedzę, którą zgromadziła ludzkość. To jest niemożliwe nawet w skali całego globu. I stąd powstają takie grupy, które koncentrują się na pewnych konkretnych problemach, które często mają ważne społeczne znaczenie. Choćby na przykład makersi, czyli dzielenie narzędzi w celu naprawy, obniżenia kosztów naprawy, czy też wymiany artykułów, czy, czy, czy mebli, czy sprzętu gospodarstwa domowego. Ludzie, którzy budują z materiałów ekologicznych, jest bardzo silna grupa ludzi, którzy budują z trzciny i gliny. Takie domy można budować, to ma sens. Ja widziałem takie domy. Nic złego tam się nie dzieje. To wygląda jak zupełnie normalny dom, tylko kosztuje ułamek tego, co dom zbudowany z prefabrykatów takich jak tam pustaki czy cegły. To oczywiście jest. Dla ludzi, których to naprawdę interesuje i mają odpowiednie cechy psychiczne, odpowiednie cechy psychiczne, ale, ale y, takie rzeczy po prostu są. No, jeżeli więc tyle tej wiedzy jest dostępnych ogólnie, to może można się pogodzić z tym, że dziecko się troszeczkę później dowie, jak rozwiązywać układy równań liniowych z dwoma niewiadomymi, a w zamian za to odbędzie pewną ilość działań, takich gier społecznych, które zbudują w nim, e, zbudują w nim umiejętność relacji, e, zrozumienie, jak z, zmienia się dynamika grupy. Wiara we własne siły. Proszę pamiętać, że w porównaniu z tym, co działo się 50, 45 lat temu i co działo się ze mną 45 lat temu, jesteśmy na przykład ubości w dramatyczny sposób o takie narzędzie wychowawcze jak harcerstwo. Można harcerzy lubić lub nie lubić, ale ja latałem po lesie w gronie swoich rówieśników. I robiliśmy rzeczy, które są całkowicie zabronione. Spinaliśmy się na drzewa. Od czasu do czasu ktoś spadł. Tylko dwa razy chyba ktoś sobie zrobił krzywdę, która wymagała interwencji lekarskiej. Przez kilkanaście lat mojej służby aktywnej w tym ruchu. To była właśnie lekcja tej samodzielności. Ale nie tylko samodzielność, to była lekcja relacji, to były zastępy, była dynamika grupy. Ktoś oczywiście jako małe zwierzątka, stale żeśmy walczyli o... Dziobaliśmy się nawzajem, że tak powiem. Bardzo, bardzo, przydatna lekcja i nie mam tu nic do dodania. No, jeżeli chcą Państwo znaleźć uzasadnienie tego, co potrzebuje młody człowiek w wieku kilkunastu lat, który dzisiaj spędza czas w szkole uławkowiony, słuchając podawczej transmisji nauczyciela, odsyłam do Baden-Powella, do poradnika dla scouts Nic więcej na ten temat w zasadzie nie powiedziano dzieci potrzebują przestrzeni. Potrzebują... Dziecko nie uczy się na instrukcjach rodziców. To dopiero bardzo dobrze widoczne jest w okresie nastoletnim, ale nawet wcześniej się nie uczy na instrukcjach rodziców. Dziecko się uczy na swoich własnych doświadczeniach. Więc potrzebujemy mu dać te doświadczenia. I biorąc pod uwagę jeszcze fakt, jak wyglądają programy nauczania. I że te nieszczęsne zmienne. Pojawiają się za wcześnie. I ludzie, którzy na tym się znają i są nauczycielami od wielu lat i mają szacunek środowiska, twierdzą, że za wcześnie wprowadzamy abstrakcyjne pojęcia. I po co ten pośpiech? No właśnie, po co? Może trzeba dać tym dzieciakom coś innego. Może też trzeba starać się znaleźć system, w którym uwzględnimy dość oczywistą prawdę, że każdy z nich rozwija się trochę w innym tempie. Trochę to brzmi jak program Montessori, ale nie do końca. Oczywiście, pytanie, dlaczego to trzeba zrobić? Bo być może byłoby coś lepiej, ale lepiej to jest zawsze lepsze jest wrogiem dobrego, więc jest pytanie, dlaczego warto to zrobić. Proszę Państwa, dlatego, że w tym okresie. Zmian, w tym okresie zmian, widać bardzo wyraźnie, że dziecko nie może wyjść ze szkoły z niechęcią do uczenia się. Dlatego, że to będzie katastrofa. Ja mam 60 lat i spędzam kilka godzin tygodniowo na uczeniu się nowych rzeczy. To oczywiście, także dlatego, że Dzięki temu mój mózg jakoś się trzyma, i ja widzę zupełnie takie personalne korzyści w tym wysiłku, tak? Ale tam gdzie tych technologii jest, kiedy one się różnią, gdy pomysłów jest nie za wiele, gdzie tyle trzeba zrobić, i tu możemy wrócić do tej analogii z wujkiem, co zrobić. W takim razie, no, może nie starać się fascynować postępem w dziedzinie technologii, tylko spróbować zrobić coś mądrego i wykorzystać tą technologię. A to znowu wymaga kompetencji społecznych. Znaczy, generalnie nie cierpimy na brak. Ludzi, którzy wiedzą, jak napisać aplikację albo zmienić kolor na przykład tła w telefonie komórkowym, napisać program, który będzie rozwiązywał takie problemy. Cierpimy na brak ludzi, którzy, brak, znaczy niedorozwój sposobu myślenia w szukaniu zastosowań tych możliwości. A przecież zastosowań jest mnóstwo. No, na każdym osiedlu są ludzie wy wymagający pomocy. Nie wiem, czy Państwo znają taki program, który prowadzi fundacja, Każde, każdy Polak czyta dzieciom, jeżeli. Cała Polska czyta dzieciom. Nazywa się Mądrzy Cyfrowi, jest finansowany przez Google'a. Tam jest yy, cała ścieżka projektowa. Która zaczyna się od empatyzacji. To znaczy od takiej burzy mózgów na temat tego, co wzbudza nasz niepokój wewnętrzny, gdzie jest to coś, co chcielibyśmy zmienić. I tak dalej, i tak dalej. Dodam przy okazji, że jak się człowiek uczy na tego, co to jest innowac innowacyjność, to właśnie uczą że w ten sposób trzeba do tego podejść, tak? To znaczy poszukać przede wszystkim zrozumieć, poszukać, wyczuć yy, skalę społecznego zaangażowania klientów w rozwiązanie tego problemu. Tak? Chcę coś zaproponować. Teraz pytanie na ile tak naprawdę ci moi potencjalni klienci będą uważać, że to jest ważne dla nich, tak? I pod jakim, pod jakim kątem? Nie każdy nie każdy pomysł, który tam oszczędzi trzech kliknięć, spotka się z, ze zrozumieniem. Ludzie chcą wierzyć, że to, co robią, ma sens. Jakiś głębszy sens. No dobrze, no więc yy, stąd idea szkoły, która zwalnia. Która nie stoi na stanowisku, że te 12 plus Pięć lat nauki na studiach, to jest wszystko cały okres, w którym trzeba wpompować całą wiedzę, która będzie potrzebna uczniowi, studentowi, dorosłemu przez całe życie. Znacznie bardziej chcielibyśmy mieć, tak uważamy, absolwentów, którzy są społecznie dojrzali, którzy są. Zaawansowani, jeśli chodzi o zrozumienie samego siebie i swojego miejsca na świecie, w świecie, którzy umieją gospodarować emocjami, w szczególności umieją docenić budujący sens porażki, nie odwracają się od porażek, od ścieżek, na których ponoszą porażki. To się tak mówi po angielsku: fail. Czyli first attempt in learning, pierwszy krok, porażka, czyli pierwszy krok w nauce. Ale to nie tylko trzeba znać ten zabawny akronim, ale też trzeba w niego wierzyć i być przekonanym, stosować go do swoich własnych działań i przeżyć. Jeśli chodzi o studentów na Uniwersytecie w kraju, który który nie jest nam jakoś bardzo blisko znany, Malezja, na prywatnym uniwersytecie wprowadzono obligatoryjny program dla wszystkich studentów pierwszego roku, który się nazywa Ready for Life, gotowy do życia. Zbudowano specjalny budynek, bo to jest pewien teatr, i zasadą tego rocznego czy semestralnego kursu już nie pamiętam jest nauka dynamiki konfliktów. No łatwo sobie, to jest psychologicznie zbadane, jest cały system, który tam składa się z pewnych elementów, grę się wyjaśnia, w grę się gra, potem grę się omawia w zależności od tego, czy to są bardziej ścisłowcy, czy bardziej humaniści, najpierw pod względem naukowym, a potem pod względem emocjonalnym, albo na odwrót, a potem się podsumowuje, po co się w tę grę grało. No na przykład, jeżeli wybiorą... Yy, Zrobią Państwo krótki kurs jakiejś sztuki walki wschodniej. No to jeżeli tam nie mają ekspertów od tej sztuki walki na sali, no to mniej więcej jak te dzieciaki, ci studenci, ci dorośli ludzie, zaczną tam próbować ze sobą walczyć, no to każdy z nich tam raz wygra, raz przegra, tak znaczy, po, poczuje goryż porażki. Tak? No więc yy, istota tej gry polega na omówieniu tych uczuć, które z tym się wiązały. No ale to jest dopiero początek. Kończy się to. Dynamiką grupy w procesach. Znowu też nie wiem, czy Państwo kojarzą taki termin jak proces. W jaki sposób grupa ludzi może stworzyć wspólnie coś, nową wartość, tak? No, to się nie odbywa przez kłótnie, nie odbywa się przez głosowanie, to się odbywa przez wspólne działanie, najczęściej pod kierunkiem osoby, która jest zaproszona do tego, żeby tym procesem kierować. No jasne jest, że jak się zbierze 13 profesorów polskiej akademii Nauk, 10 profesorów polskiej akademii Nauk i postawi się przed nimi jakieś zadanie, to oni zaczną się kłócić. Pierwszy krok jest taki, że trzeba się zdehierarchizować, to znaczy wymyśleć jakieś takie ćwiczenie, które spowoduje, że przestanę myśleć o moim udziale w tym spotkaniu jako o. Jako o jeszcze jednej okazji do tego, żeby dziobnąć i pokazać, że jestem najważniejszy i najmądrzejszy, tylko skupię się tak naprawdę na wykorzystaniu moich doświadczeń, aby wspólnie stworzyć coś i rozwiązać ten problem. No i tak dalej, i tak dalej. Otóż tej metodyki procesu w naszych szkołach też nie widu, nie słychu. Tymczasem, jeżeli przyjdzie kiedyś rozwiązywać jakieś problemy, jeżeli przyjdzie kiedyś podejmować trudne decyzje, widzę spotkania Rady Mieszkańców w budynku, które ma coś zdecydować. To się kończy zawsze awanturą. Podczas gdy, znaczy z tej awantury wychodzimy podwójnie osłabieni. Nie wiem, czy Państwo rozumieją to, bo być może nie uzyskano optyma, nie podjęto optymalnej decyzji i straciliśmy kawałek wiary w to, że w ogóle możemy się dogadać. Tak. Więc następnym razem, jeżeli pojawi się presja na decyzję, to będziemy nie gotowi do współpracy. No właśnie. No więc to jakby są kolejne przykłady tego, że zabawne taki ostatni chyba próg, który tam jest, to jest taki, że. No, w końcu konfrontują ich z decyzją taką, którą trzeba podjąć natychmiast. Weźmy sobie pożar. Nie można uratować wszystkich. Mamy półtorej minuty na podjęcie decyzji. No i teraz oczywiście nie ma czasu na wejście w proces, tak? No i to co jakoś mówi zdaje się psychologia, ale w każdym razie tam jest to tak pokazywane, to to, że wtedy pojawiają się pojedyncze jednostki, które biorą na siebie ciężar podjęcia tej decyzji, tak? No, i tyle. No, to jest taki wybór między jedną bardzo złą opcją, drugą jeszcze gorszą, a trzecia to jest taka, że jeżeli będziemy dyskutować dłużej niż półtorej minuty, to wszyscy w tym pożarze zginiemy i w ogóle nie ma o czym mówić. Otóż to oczywiście już dotyczy ludzi dorosłych, tak, dojrzałych, ale nie bez kozery nazywa się przedmiot ready for life. No, zastanówmy się, na jakich polskich uczelniach. Próbuje się pójść w tym kierunku i jakie uczelnie rozumieją, że jakby no, ich rolą jest formacja też tych ludzi dorosłych, a nie tylko dolanie im odpowiedniej porcji oleju do głów. Czy rzeczywiście to zwiększenie nacisku na, na holistyczne, tak to się mówi, ogólne wykształcenie. Jest niebezpieczne, jeśli chodzi o ogólny poziom wykształcenia w społeczeństwie. No, można powiedzieć, rany boskie zabiorą mi jeszcze dodatkowe godziny fizyki i zrobią z tego nie wiem co, empatyzację, i co ja z nimi zrobię. Otóż to prawda. Ale z drugiej strony, jak patrzymy na efekty nauczania fizyki, to one nie są jakoś w średniej. Powalające z nóg. Znaczy, wyjąwszy niewielką grupę naprawdę zapaleńców, którzy odkrywają w sobie swój talent do tego, to średnia społeczna nie jest specjalnie wysoka. Tak bym zaryzykował taką tezę. Więc może znowu zamiast w jakimś sensie eksponować tę młodzież na abstrakcyjne pojęcia już tam w 6, 7, 8 klasie, wektory się pojawiają i tak dalej, i tak yy, dalej. Zwolnić trochę, zostawić tą fizykę na, yy, na poziomie po prostu opisu zjawisk yy, i tak opisu no, zwracania uwagi na jakieś zjawiska, które zachodzą fizyczne dookoła nas, tak? Yy, Natomiast zacząć tę abstrakcyjną naukę później, rozumiejąc, że ona się przeciągnie przez całą szkołę średnią i dla chętnych na wyższe studia, i potem jeszcze, jeżeli ktoś będzie rzeczywiście chciał zgłębiać te tajemnice. Tym bardziej, że trochę jest tak, że po tych wszystkich reformach. Te programy nauczania są bardzo mocno poszarpane. To znaczy, na przykład ten z fizyki przypomina moim zdaniem DNA organizmu, którego ewolucja postanowiła, który ewolucja postanowiła odstawić na boczny tor. Dlatego, że jest mnóstwo fragmentów, które jakby z niczym innym się nie wiążą. No weźmy taki przykład, który mnie strasznie boli, Próbujemy nauczyć dynamiki równań Newtona próbujemy nauczyć. No, kłopot jest taki, że równania Newtona w dzisiejszym świecie nie pełnią jakiejś takiej boskiej roli. Można żyć, nie znając równań Newtona. One pełnią w historii człowieczeństwa bardzo ważną rolę, dlatego że taki chaos poznawczy, który, który się. Yy, które otaczał zjawiska mechaniczne, nagle w zasadzie jak za uderzeniem różki czarodziejskiej, zniknął w momencie, kiedy ludzie zrozumieli sens trzech zasad dynamiki Newtona. W zasadzie wszystko stało się jasne. Więc yy, tylko że do tego potrzebne jest pojęcie zmiany no, co, coś, czego dotyka własności. Tego, czym jest trzecia zasada. Trzecia zasada jest równaniem różniczkowym. Otóż ja jako człowiek, który się zajmuje hanem, wiem na przykład, że w amerykańskich szkołach dzieci tłuką zmianę wielkości na matematyce. Tłuką zmianę po prostu ad nauseam, tak? No, ile litrów w jednostce czasu do wanny się nalało, tam samochód jadący z jakąś szybkością pokonuje... Nie wiem, coś się sypie do czegoś, do worków się sypie, mąka i w jakim tempie się sypie. Więc innymi słowy, to nie jest tak, że to, jak uczymy młodzież, to jest dane gdzieś od jakiejś siły wyższej. To jest koncepcja pe pedagogów, ale są na świecie inne koncepcje. No, można na przykład się zastanawiać, jak uczymy mnożenia. Albo dodawania pisemnego. Otóż my tak jakoś uczymy od razu z przenoszeniem, a można uczyć po prostu na rzędach. No, z grubsza biorąc, dodajemy każdy rząd oddzielnie i na końcu symujemy, co wyszło. No, trzeba tylko wiedzieć, co to jest 17, że to jest 10 plus 7, czyli jedynka, dziesiątka przechodzi do następnego rzędu. Tak też można uczyć matematyki i są. Kraje, w których tej matematyki się tak uczy, i to jest w pewnym sensie bardziej naturalne, bo wprowadza mniej. No to pojęcie przenoszenia jest takie. No nawet odejmowanie jest w gruncie rzeczy proste. No bo oczywiście dzieci długo nie mają liczb ujemnych, ale, ale chyba każde dziecko rozumie, co to znaczy, że od 8 zabrałem 10. No w polskiej szkole się mówi, że nie można, nie wolno, i dlatego trzeba pożyczyć z następnego rzędu. No nie, dziecko rozumie, że zabrakło mu dwóch, no. Więc jeżeli w następnym rzędzie jest jeden i to są dziesiątki, a tu mu zabrakło dwóch, no to osiem ma, no. To wbrew pozorom okazuje się na takich eksperymentach, które żeśmy przeprowadzali, system, wprowadzając w różnych szkołach systemy, które, że to jest dużo bardziej naturalne i jakby oszczędza stresu i... Ale to są detale. Moim zdaniem można program... Tak zorganizować, żeby biorąc jeszcze pod uwagę to, że zostaje jeszcze całe życie na nauczenie się tego, co jest potrzebne, żeby te dzieci uwolnić od, z jednej strony od presji, pomóc im uwierzyć w swoje możliwości, pomóc im uwierzyć w to, że mogą się chętnie uczyć, a jednocześnie dostarczyć im. Tych wszystkich miękkich, nazwijmy to, miękkich, nie wiem jak to nazwać, Państwo rozumieją o co chodzi. No, jest kilka rzeczy, które są co najmniej równie ważne jak sposób podejmowania pisemnego w życiu. tak No i o tym po prostu nie możemy zapominać. No i tą konkluzją chciałbym zakończyć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za, za wykład. I teraz jest czas na pytania. Słyszałem kilka takich kontrowersyjnych tezek dla mnie. Proszę. Jak długo będziemy dokładali do szkoły jeszcze kolejne obowiązki? To pan powiedział, ale chodzi mi o coś takiego, czy nie należy szkoły podzielić i powiedzieć tu jest szkoła, w szkole ma być to, to, to. Dyskusyjne, oczywiście, ile ma być, ale dużo mniej. Natomiast powiedział Pan o harcerstwie. Powinna powstać struktura, chyba obowiązkowa, nawet, w której będą dzieciaki uczone życia. To jest jedna uwaga. A druga uwaga: przecież problem z wychowaniem dzieciaka nie, nie chodzi o szkołę, nie chodzi o wiedzę, nie chodzi o to, żeby on się nauczył żyć. To, co Pan powiedział, szkoła, życia. I od samego początku. Powinien być uczony, ta, ten pan Keleks nie wlewa do głowy, tylko uczymy dzieciaka korzystać z wiedzy. Mało tego, on powinien jak gdyby być zainteresowany, żeby tą wiedzę zdobyć, żeby rozwiązać problem. Bo po to, na czym polega życie? Na rozwiązywaniu problemu. I do tego go należy przygotować, czyli stworzyć mu strukturę operowania na wiedzy, która jest nabywana przez całe życie, tak jak pan powiedział. Co pan o tym sądzi? Znaczy, wydaje mi się, że pan powtórzył w gruncie rzeczy e, kwintesencję tego, co chciałem powiedzieć. Znaczenie instytucji, takiej, która by jak gdyby podzieliła obowiązki ze szkołą? No, nie wiem, to jest trudne. To znaczy, ja też nie mam jakiejś wiary w, w mocy instytucji. Tak jak patrzę. No, to, co się dzieje, to jest to, że sporo nauczycieli podchwytuje te idee jednak, tak? To znaczy, to nie jest tak, że już nie pamiętam, ilu jest nauczycieli, 600 tysięcy w Polsce, to nie jest tak, że to są na setki tysięcy mierzone liczby, ale na dziesiątki tysięcy już. I teraz rzecz, której ja nie rozumiem i na którą czekam, to jest taka, że ja wiem, że w takich społecznych sytuacjach bardzo często... Niewielka grupa potrafi pociągnąć za sobą resztę. No, na przykład, to jest daleka analogia, ale ja nie mam lepszej i ciągle patrzę, czekam, czy to się ziści także tutaj, czy nie. Przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych jest 3 do 4 To oni, wszyscy pozostali, pracują na etacie, no albo nie pracują, jeżeli są rentierami. To oni kreują tą najbardziej dynamiczną gospodarkę na świecie, więc to nie znaczy, że tych odważnych na przykład których stać psychicznie na to, żeby być przedsiębiorcą, muszą być 50%. No, My zaczynamy w Polsce osiągać taki próg rzędu kilku procent nauczycieli szkół, w których coś się dzieje. Są takie ruchy jak budząca się szkoła, są takie ruchy jak wiosna edukacji, są superbelwszy, są. Teraz jest taka nauczycielka matematyki, która napisała książkę Ania Schulz o ocenianiu kształtującym, ale tak naprawdę o tym, jak w szkole w niedużym mieście, być może na miasteczku, nie chcę urazić, udało się jej całkowicie zmienić relacje z uczniami. No Oczywiście, ci, którzy mają problemy z matematyką, mają ją nadal, ale. To już dla nich nie jest dramat. Wprost przeciwnie, właśnie tak jak pan powiedział, próbują z tego wyjść razem ze swoją nauczycielką, nie szczędząc sił i czasu. Tak? Bo w tej relacji jest jakiś sens, który, który oni widzą. Więc y, czy instytucja? No, y, nie wiem, jak mówię, ja nie mam wielkiej wiary w siłę instytucji. Ale na pewno to, co Pan mówi o tym, że szkoła powinna uczyć troszeczkę życia także, tak? To jest. Znaczy, wydaje mi się, że sami musimy to zrobić. No. Jeszcze jedna kwestia. Korepetycje. W tej chwili te dzieciaki od. Nie szkoła i myśli nad głową. To jeszcze te korepetycje, które są. zabijają dzieciństwo. Nie, to jest prawda, ale to ma trochę wspólnego z tym, że, że jest, one mają moim zdaniem za mało czasu. To znaczy, powołam się, moje dziecko bardzo tego nie lubi, ale jest stałą ofiarą moich wykładów. A to oczywiście nie jest żaden argument naukowy, bo to jest obserwacja jednostkowa. Ale widziałem na własne oczy, jak młoda, dość inteligentna osoba i ogarnięta, Bombardowana różnymi y, y, impulsami z różnych stron, po prostu próbuje je posortować jakoś, tak? Co jest potrzebne, co jest niepotrzebne. Chcę coś wypróbować. To wszystko potrzebuje czasu, tak. Gdyby był y, rok dłużej poświęcony na tę refleksję, ale to znaczy, że to można osiągnąć w ten sposób, żeby było troszeczkę mniej innych zajęć szkolnych, innego materiału szkolnego, tak? to ona by być może zdążyła. I nie byłoby teraz jakichś niepokojów tam związanych z maturą czy czymśkolwiek, tak? Po prostu to nie jest tak, że te dzieciaki tracą czas, nie, one tracą czas, który powinny przeznaczyć na naukę. Nie, jest całe mnóstwo dzieciaków mądrych, uczciwych, sensownych które po prostu próbują rozeznać świat, bo potrzebują tego. No, w porównaniu z tym, jak świat wyglądał 55 lat temu, kiedy ja robiłem, no nie, przepraszam, 45 lat temu, czy tam 43 lata temu, kiedy ja robiłem maturę, to jest nie była Ziemia. No, na tym, na ich miejscu też bym próbował rozeznać, tak? Spróbować to, tam. To kosztuje czas. Szkoła ma program, który jest moim zdaniem bardzo przepełniony. Ja może się narażę, ale powiem, że moim zdaniem fizyki się nie da nauczyć po prostu z tego programu, który jest, bo między pojęciami brakuje, brakuje po prostu połączenia. tak? I to, no, Ja fatalnie się uczę na wiarę. No. Wręcz powiem szczerze, że odmawiam uczenia się na wiarę. No, znaczy być może dlatego pracuję tam, gdzie pracuję, ale. Ale dla mnie no, to jest po prostu. Pff. Natomiast one jednak są zmuszane, tak? No, albo zainwestują bardzo dużo czasu własnego w nauczenie się tego, co to są pochodne, jak naprawdę wygląda równanie Newtona. I jeżeli mają taką siłę, mają rodziców, którzy mogą im tym pomóc, ale też umieją korzystać z pomocy rodziców, bo w wieku nastoletnim rodzic to jest ostatni na liście autorytetów. Naprawdę ostatni. To ci owszem, to jest jakieś 5% populacji tej szkoły, to ci owszem świetnie dadzą radę, tak? Pozostali wystawieni na te argumenty, które są tak w połowie prawdziwe, a w połowie właściwie nie wiadomo co, nie mogący dostrzec w tych argumentach ciągłości, no po prostu dryfują, no, aż w końcu same nie dojdą do wniosku, że tato kup mi książkę Gintera, nie bój się pochodnych, tak? I wtedy zaczyna się coś, ale to się zaczyna za późno, bo to się powinno zacząć gdzieś w pobliżu początku, no tam, gdzie, tam, gdzie pojawiły się pierwsze równania dynamiki. No, nie uciekniemy od tego, że równanie dynamiki mówi, że druga pochodna wielkości, czyli zmiana, zmiany wielkości w czasie jest funkcją tej wielkości, no. Juton wypisał te równania i stała się światłość nagle. No. I to jest. Ja uwagi zgłosić z, z osobistego doświadczenia, chociaż już dosyć starego. Mianowicie mój mąż jest fizykiem, i był na, na pozdoku za granicą. i Tam było, byli doktoranci młodzi z różnych krajów, to było w Niemczech, i byli też Włosi. I ku naszemu zdumieniu dwójka z tych Włochów, z którymi się bardzo zaprzyjaźniliśmy, to byli ludzie po liceum klasycznym, którzy w liceum właściwie nie mieli fizyki. Ale na tyle ten program im pozwalał, że poszli na, na fizykę, skończyli ją i zostali doktorantami, całkiem sensownymi ludźmi. Więc to, to dla nas obydwojga było szokiem, bo obydwoje jesteśmy po matfizach. Druga sprawa jest taka, że w, to w odwieczne czasy, kiedy byłam na studiach, miałam praktyki studenckie, to miałam taką koncepcję i poszłam między innymi do mojej szkoły podstawowej, wybrałam sobie nauczycieli, których ceniłam, żeby zobaczyć jak oni uczą danego przedmiotu w klasie. No to nie była taka, taka duża przestrzeń czasowa, odkąd ja skończyłam tą szkołę podstawową. I na lekcji geografii doznałam naprawdę szoku, słysząc o tym, jaka i co było w programie, mianowicie nauka, etap tworzenia, etapów tworzenia morza, przy czym większość tych etapów miała nazwy, które trzeba było opanować, zaczynające się od litery Y. Ja sobie pomyślałam, Matko Jezusowa, po co to komu w ogóle? Jeszcze, żeby opisać, że może się tworzy, że są różne etapy. To może być ciekawa opowieść taka historyczna, ale po co w programie takie rzeczy to, to było po prostu szokujące. Ale jeszcze mam pytanie do pana, mianowicie, czym się różni pańska koncepcja od Montessori? Obserwuję różne modele. Montessori mają rzeczywiście podobne podejście w pierwszych latach nauczania, a potem zaczynają się pewne trudności. I ja może nie chcę się na ten temat rozwodzić, bo ktoś mógłby się poczuć urażony, ale ja widzę te trudności i staram się myśleć na temat rozwiązania, które, które by... Yy, te trudności, te problemy rozwiązało. Na przykład nauczycieli należy uczyć w taki sposób, żeby byli gotowi nauczać interdyscyplinarnie, to znaczy problemowo, to znaczy uczyć naraz biologii, chemii i fizyki, a nie tylko. W tych wszystkich szkołach, z których próbuje się wprowadzić taką ta takie metody, pojawia się natychmiast problem, że nauczyciele przedmiotowcy są bardzo wąsko wykształceni. I znam szkołę, która ma genialny pomysł i zatrudniła jako koordynatora blogera naukowego. To osoba, która nie jest wykształcona ściśle w żadnym z tych kierunków, ale ponieważ jest blogerem naukowym, to wie wszystko o wszystkim trochę. Znaczy, wystarczające. I on spina ten, te, te, te trzy ścieżki, tak? Ale to nie jest trywialne. W żaden sposób to nie jest trywialne. Natomiast ja chcę Państwa absolutnie przekonać: zaraz po wojnie jeszcze żyło, teraz już ci ludzie powoli odchodzą, tak? ale duża grupa inżynierów przedwojennych kończyła gimnazja klasyczne. W szczególności mój ojciec został inżynierem i to niezłym, natomiast ku mojemu obecnemu zawstydzeniu cytował Iliadę po grecku, jak się dobrze rozumiem, tak? ja nie znam Greki. Tak? Więc to, czy człowiek rozwija się, rozwija się to jest klucz. To, czy człowiek rozwija się w oparciu o dzieła Greków, Rzymian, czy Newtona, czy Einsteina, to ma drugorzędne znaczenie potem dla jego wyboru jako osoby dorosłej. Ważne, żeby się rozwijał. Proszę pana, co pan myśli o przeniesieniu modelu norweskiego? Czytałam, że jest to dosyć optymalny model szkolnictwa na nasz grunt. Jak tu patrzę po państwie, to wszyscy raczej uczyliśmy się przed rokiem 89. Ja zaczynałam naukę, to nieważne, w szkole warszawskiej, później wiejskiej przez jakiś czas. I wiem, że uczono nas empatii i było powiązanie biologii, polskiego, historii, chemii i fizyki. Dlaczego nie można wrócić do tego modelu i nie nosiliśmy do szkoły? Szkło się z radością. Wakacje się dłużyły, więc dlaczego no nie, nie można skorzystać z tych dawnych, dobrych doświadczeń. Znaczy po pierwsze, jeśli chodzi o to, no, pamięć ma taką własność, że ona y, ma tendencję do pamiętania dobrych zdarzeń, a usuwa, od, wypycha te złe. Ale ja w dużym stopniu potwierdzam to, co pani powiedziała. Ja chodziłem do dobrej szkoły y, i nie pamiętam, żeby był. Taki wyścig szczurów jak obecnie. Stawiano nam po dwie oceny na semestr. Jeśli pojawiała się trzecia, to tylko dlatego, że ktoś chciał poprawić albo nauczyciel chciał, żeby poprawił ocenę. Sprawdzianów też była skończona liczba. Jakby nie było też takiego religijnego podejścia do matury, bo to, co było ważne, to były egzaminy wstępne na studia. To znaczy, no, każdy z nas zakłada, że zna maturę, tak? Po prostu, no, bo, bo, bo żeśmy się uczyli. Ta szkoła się różniła od obecnej jednym etapem, aspektem demograficznym. To było w czasach, kiedy naukę w szkołach średnich podejmowało 20% populacji, a nie prawie 100%, jak w tej chwili. Druga rzecz jest taka, że gdzieś ktoś zaimplementował tą ocenozę. I to dyskutujemy na ten temat, kiedy to się stało, bo o tym też warto pamiętać. Ocena w szkole na początku XX wieku została wprowadzona na wzór czy tam pod koniec XIX badań, które już wtedy doceniali właściciele, biznesmeni. Chcieli wiedzieć, jak przebiegają procesy w ich firmach, chcieli ewentualnie poznać, kto jest najbardziej wykwalifikowanym pracownikiem, gdzie są jakieś zatory, itd, i tak dalej i na ten wzór wprowadzono ocenianie jako informację zwrotną dla nauczyciela. Halo ziemia. Bez to nie były oceny dla uczniów, które przekazywano uczniom. To gdzieś po prostu było zapisane w notesiku nauczyciela. Ponieważ nauczyciel był jakby rozliczany z postępów uczniów, tak? No jeżeli ten człowiek nie mógł zrozumieć jak się dodaje pisemnie, to był dla nauczyciela częściowo problem, tak? Nie tylko dla ucznia. Gdzieś w pewnym momencie to zaczęto pokazywać uczniom, a potem zrobił się wyścig, no i właściwie nie wiadomo dlaczego i kiedy. Jeśli mają Państwo jakieś koncepcje na ten temat, to bardzo chętnie usłyszę. Moja ostatnia koncepcja to jest wtedy, kiedy wprowadzono konkurs świadectw na wyższe uczelnie. Z grubsza rzecz biorąc, tak? Znaczy tam od punktów w ten. Wtedy ludziom zaczęło nagle zależeć na ocenach. A też jest naprawdę niedobrze, dlatego że w szkole, którą pamiętam, nauczyciele mieli prawdziwy autorytet. To znaczy, potrafili postawić uczniowi trójkowemu czwórkę nie za poziom, tylko za pracę. Znaczy teraz w ogóle jest cała taka sztuka oceniania nazywa się ocenianie kształtujące które mówi, żeby nie oceniać ludzi, mówiąc im, że jesteś świetny, bo. Jedny jest bardziej świetny od natury, mu to dana, drugi jest mniej świetny, po prostu mniej utalentowany, i to w zasadzie nie należy oceniać natury, bo to nie przynosi żadnej informacji. Ktoś może być z zaparciem pracowity, a ktoś może sobie bimbać. I takie zdania mojej wychowawczyni, że postawię ci tylko czwóreczkę, dlatego że pracowałeś za mało z trzech piątek. To ja pamiętam do tej pory, ale nie było w ogóle możliwości, żebym ja podważył autorytet swojej wychowawczyni. Tak? Ja uważałem, że to było sprawiedliwe, że ona tak uważa i że to jest sygnał, że ja muszę się troszeczkę wziąć. W tej chwili moja córka na przykład, wybacz Agnieszko, absolutnie nie przyjmuje tego. Wszystko musi być według klucza, punktami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest. Cały olbrzymi, bardzo ludzki obszar, jakby relacji i, i oddziaływania pedagogicznego, który żeśmy sobie w ten sposób wyeliminowali i na, jeszcze na, na, na dodatek ściągnęli na głowę tą ocenozę, co jest naprawdę chorobliwe. No. ach, Niech Państwo to zmienią. No. Każdy z Państwa ma jakąś relację ze szkołą. Niech mówi rozmawia na zebraniach rodziców. Państwo są dziadkami, to no niech państwo swoje dzieci, córki i synów namawiają, którzy dzieci chodzą do szkoły, żeby poruszali te tematy na zebraniach rodziców. No, to się musi zmienić i to się może zmienić. Jeszcze raz powtarzam, wiosna w edukacji Ewy Radanowicz, budząca się szkoła. Jest jeszcze kilka, tak w tej chwili wyleciało mi z głowy, ale naprawdę. Lepsze szkoły, mądrzejsze szkoły są już w Polsce i nie ma takiego problemu, że oni nie zdają matury po tych szkołach. Nie, no zdają tak samo jak wszyscy inni, tylko jakby mają więcej optymizmu w życiu, no. co będzie im szalenie potrzebne, ponieważ będą musieli jakby przez całe życie, dopóki się znowu hierarchia jakoś dziobania nie ustali, ale nie wiadomo kiedy ten proces się zakończy, zmian będą musieli się stale dopasowywać do tych zmienionych warunków, czyli uczyć się. I nie mogą wyjść ze szkoły z niechęcią do nauki. To jest najgorsza rzecz, jaką można tym dzieciakom zrobić. Mam jacyś I... młodzi ludzie właśnie. To bardzo ciekawe pytanie będzie. Nie, pytanie nie wiem, czy będzie ciekawe. Dziękuję za podsumowanie wielu rzeczy. Ja najpierw tylko takie moje przeczucie. Dziękuję za tę w ogóle motywację do tego, żeby zaczynać od dołu, bo w moim przekonaniu rządzą nami osoby, które mają w okolicach pańskiego wieku. Niestety nie poświęcają chyba kilku godzin w tygodniu na uczenie się czegoś nowego, więc ich wykształcenie było w latach pewnie 50., -tych, 60., -tych, a doświadczenie. No ja osobiście e, nie znałem no kogo: Arystotelesa. Nie 50., 60., ty, ty, początku wieku, tylko 1950. E, jeśli chodzi o e, pytanie, to takie bardziej trochę oglądałem o doświadczeniu, które zrobili Finowie u siebie, rezygnując z naciskania na dzieci, e, bo poziom był po prostu ich edukacji bardzo niski. Po bodajże 40 latach przyniosło to olbrzymie efekty. Ponieważ zdjęto właśnie nacisk na, na dzieci, pozwolono im tam być z nauczycielami w takiej po prostu bardziej wspólnocie i razem na przykład odebrać lekcje, nie wynosić ich do domu. A, a inny specyficzny system, który chyba najwyraźniej działa, jest w Stanach, gdzie dzieci są zachęcane do współzawodnictwa. Więc takie moje pytanie, w którą stronę bardziej tutaj pan to widzi? Dziękuję. O, dobrze, że zadał pan to pytanie. Nasze. Znaczy, y w Finlandii zdjęto nacisk, ale nadal zadaniem nauczyciela jest inspirować. Mamy też przykłady klas w Polsce, w których takie zdjęcie nacisku po prostu kończyło się w takich eksperymentalnych programach, które można tam uzyskać zgodę ministerstwa, kończyło się katastrofą. Klasę trzeba było rozwiązać, ponieważ dzieci odmawiały robienia czegokolwiek poza zabawą. To jest subtelna i delikatna sprawa bardzo, bardzo delikatna. To znaczy, ta rola nauczyciela, która przestaje po prostu podawczo, stąd dotąd przekazywać informacje, a staje się jakby, no nie wiem, powiernikiem przyszłości tych dzieciaków, tak? to znaczy bierze na siebie odpowiedzialność za to, że one rzeczywiście będą zainspirowane, że one rzeczywiście będą chciały, tak? To jest bardzo subtelna rzecz i tu Y, nawoływałbym nie do pośpiechu, natomiast y, mogę Panu powiedzieć, bo to jest mój straszliwy ból, Khan Academy powstało jako y, wykwit jakby geniuszu Sala, Sala Khana i to było inspirujące i interesujące. Bill Gates pisał, że zazdrości Khanowi koherencji jego rozumowania, sposobu rozumowania. Nawet jeśli jeżeli on próbował tam w biologii czy w chemii robić niektóre tematy to mylił się. To znaczy nie do końca był wiedza nie do końca którą przekazywał wiedzę, która nie do końca prawda, ale to było zawsze interesujące. Wycieczka w stronę po prostu sposobu rozumowania bardzo mądrego człowieka. Otóż no dzieci Billa Gatesa skończyły szkołę i on przestał płacić. W związku z tym Khan Academy w Stanach Zjednoczonych skręciło w jedynym kierunku, w którym wydawało się, że mogą uzyskać jakieś wsparcie, bo to jest za darmo platforma, jest finansowana przez darczyńców. To znaczy jako platforma do przygotowań do amerykańskiej matury. I wtedy się zaczęło, tak? Zaczęło się ścinanie argumentów, ścinanie rogów i tak dalej i tak dalej. My bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby polska wersja nadal miała tego ducha oryginalnego, tak, to znaczy, i mamy tego ducha oryginalnego, to znaczy nie sprzedajemy gotowych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne, tylko sprzedajemy wiedzę, jak jest. To typowy taki komentarz pod filmem z biologii jest taki, że w podręczniku takiego, takiego wydawnictwa jest napisane, że tego białka nie ma w tej komórce, a jest w innej komórce, która jest bardziej wyspecjalizowana do czegoś, do czego to białko jest przydatne no to mówimy nie, to białko jest w tej komórce, jak w wielu innych rodzajach komórek, tylko akurat rzeczywiście funkcja tej komórki nie dominuje tego, że, znaczy ono nie determinuje to białko funkcji tej komórki. Rozumieją Państwo o co chodzi, tak? I że w przyrodzie to bardzo rzadko jest tak, że tutaj jest jakaś taka ostra, ostra kreska. Nie daj Boże ten amerykański system, naprawdę. Oni mają straszliwy problem w tej chwili, dlatego, że też by chcieli wyjść w stronę większej otwartości. Też by chcieli jakoś zmienić te programy trochę, no, wprowadzić trochę nowoczesności i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ cały przemysł wyrósł wokół przygotowywania do matury, za 50 dolarów można wejść na platformę, która przygotowuje do SAT-u. I to samo podchwyciła Akademia Kana. Oni nie biorą pieniędzy, ale ludzie im chętnie dają datki, jeżeli ich córki i synowie się na tej platformie przygotowują za darmo. Więc nic się nie daje zmienić. Za dużo ludzi żyje z tego, rozumie Pan, z obecnej, z obecnej sytuacji. No. Ale to jest bardzo specyficzne w Stanach Zjednoczonych, gdzie edukacja jest po prostu sprywatyzowana. Jest inwestycją. No i też oczywiście trudno winić rodziców, którzy wzięli ciężki kredyt, który będą spłacać do końca życia, jeżeli. Z nieufnością patrzą na osoby, które przychodzą i mówią, że to trzeba zrobić inaczej, lepiej, a tu jest napisane, że jak będzie zrobione tak, jak było zawsze, to człowiek pójdzie na dobrą uczelnię, dostanie dobry dyplom i będzie dobrze zarabiał po to, żeby wziąć kredyt, po to, żeby jego dzieci mogły znowu przygotować się do matury. Nie, to jest problem. No, nie daj Boże, byśmy wpadli w taką pułapkę. Jakieś pytania? To oczywiście zapraszam, bo sala jest wynajęta. Można, można tutaj siedzieć i, i dalej rozmawiać. Także podziękujemy wszystkim.